O drugiej w nocy rozległo się głośne stukanie do drzwi i okien. Jak zwykle dali nam 30 minut na zebranie odzieży i jedzenia. Ostatecznie trafiliśmy do miejscowości Dziedowka. Podróż trwała 2 tygodnie. Po tym czasie drzwi wagonu zostały otwarte. Mrozy dochodziły nawet do minus 60 stopni, a mieliśmy jedynie zniszczone ubrania i sukienki z worków na ziemniaki. Cała rodzina spała w jednej pryczy. Moja mama pracowała w kołchozie. Ja też musiałem pracować. Miałem zaprzęg z wołami. Na zajęciach dzieci poprzez jedno z ćwiczeń dowiadują się o losach osób zesłanych na Sybir. Młodzież na zajęciach miała sobie uświadomić to, jaki los spotkało Sybiraków. Mieli się wczuć w przeżycia, poczuć emocje, przeżyć ich losy. Dzięki ćwiczeniu, w którym opowiadali ich historię w pierwszej osobie, czyli ja, wczuli się i zrozumieli, że te historie mogą spotkać każdego z nas. To są osobiste relacje osób z momentu wywózki, emocji, które towarzyszyły takiej nagłej wywózce. To są warunki transportu, jakie były w czasie deportacji, następnie miejsce docelowe, w jakich warunkach mieszkano, jak wyglądała praca, czy była szkoła, czy dzieci uczęszczały do szkoły rosyjskiej, czy do polskiej. Następnie jakie były trudności, kłopoty, choroby, czasami smutne rzeczy się przytrafiały. Też i zdarzały się radości. Relacja najczęściej zakończona momentem repatriacji, powrotu do kraju, jakie towarzyszyły emocje tym powrotom.